Pano, witam w moim biurku. Dzisiaj rozpakujemy sobie Rolling Moon i Xbox. Kupiłem tego dlatego, że... No zaraz będę... Może grała jeszcze innym losboxem. No ale, no wiecie, 95 zł za kartę, która... No była mocno już troszkę przehypowana, ale wciąż dobra. Akurat nie ma jakiegoś... potencjału, ale tak, to wciąż dobra... To jest wciąż dobry deck, tylko... szkoda tylko, że ten boksik nie chce się tak cudnie otworzyć. O nie, mój egzemplarz jest taki, że... kurde, nie chcę. Dobra, spróbujemy użyć śruby. Po co ja to robię? O! Fuck, zjebałem śrubokręt. Ale dobra, już się otworzyło. Myślałem, że... Ale dobra, już wspomniałem de facto, że rozjebałem śrubę. Końcówkę do śrubokrętu, więc... indziej trzeba ją wymienić. No ale dobra, nie ma czasu do straw. Wypadła mi zaś figurka, no. Śrubokręt szkoda, że musiałem poświęcić. O! W składzie mamy. A wiem, że gdzieś jest kodzik. Kodzików nie pokazuje się. No ja tego potrzebuję, ale mamy tutaj następujące rzeczy. Promkę Rolling Moona, który ma Phrasing Grounding, który może być instant do kartem, ale kosztem tego, że naniesie się na niego 200 damage counterów, coś za coś. No i nieco bezpieczniejszy atak Kamrytistą za 100+, ale jak się zdyskarduje stadion, to 120. Tu mamy jeszcze Brunet Bonnet, czyli właśnie... naszego paradoksa, czy jeszcze innego, tylko teraz w zwykłej formie, który oczywiście posiada Toxic Powder, który polega na zatruciu siebie i przeciwnika. Oczywiście pod warunkiem, że posiądzie się... No, tutaj jest jeszcze Ramping Hammer za 120, gdzie pokonasz atakować, ale żeby użyć oczywiście Toxic Powder, będzie nam potrzebny Ancient Booster Energy Capsule, który nie dość, że daje ci 60 dodatkowych tego życia, to jeszcze cię chroni przed specjalnymi kondycjami. Mamy tego samego Rolling Moona, tylko w formie Jumbo. Tutaj jeszcze pokoją kompany się nie zdecydowało, czy Jumbo wywalamy, czy nie. No ale podobno mają już powoli odchodzić do Lamusa. No i cztery boostery. No i jakie tu mamy? Mamy Paradoksy 2. Czyli mamy tego wspaniałego Rolling Moona i Garchopa, Obsidian Flames i Paldea Evolution. No dobra. Zacznę od najstarszego, Paldea. Stalowa energia, Kulfant, Krongak, Celdi, Snorlet, Crossview Surreal, Artazor, bardzo grywalne, Paledański Tauros, Dedra jest reversem, Deno jest reversem, no i aktorom jest super, super. To mógłbym mieć potencjał na tanka, ale nie widziałem jeszcze deków akurat z tym Pokemonem, więc... Dupa. Ciekawe, czy znowu będzie zero dropów. Psychiczna energia, Skowet, Paldoid, Zigzagoon zwyczajny, Scissor, Frogier. Mamy Drapę, mamy Sharpedo, Buizel jest reversem, Tamaduru jest reversem i Togekiss. Może te z paradoksów dadzą coś więcej. To będzie kolejny box z kategorii. Drupów nie ma! Oby nie! O, tak jak mówię, tym razem już te kody już nie sugerują tak jak kiedyś. Stalowa energia, Joltik, Loudred, Renmoid, Pumkabu, Kakoral, Tulip, Dondozo. Jezus, ile wymaga energia! 6!
Electric Kid Rivers, Midler Rivers i Polygon Z, czyli znowu nic. Last Pack Magic, jak to się mówi. Energia elektryczna, Frebas, Empion, Grangantula, Mantike, Explode, Mela, Sister, Silter Wings, Toxelius Reversen, Mangrabilius Reversen i Gospod. Czyli kolejny box bez żadnych dropów. A się kupiło tylko dlatego, żeby mieć Roaring Moona w deku. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.